Spójrzmy na zadanie kolejne. No bo tak, umiecie już rozwiązywać nierówności kwadratowe, natomiast musicie mieć świadomość tego, że nierówności kwadratowe nie zawsze rozwiązujemy tylko wówczas, gdy mamy takie polecenie rozwiąż nierówność kwadratową. Bo są też pewnego typu zadania, które prowadzą do nierówności kwadratowej. Zobaczcie, mamy takie polecenie, wyznacz dziedzinę funkcji i mamy funkcję o takim wzorze. Czyli tak, co należy tutaj sobie pokombinować? Nas interesuje dziedzina, czyli zadajemy sobie pytanie, jakie liczby możemy podstawić w miejsce x. No to co tutaj powinniśmy zauważyć? Otóż tutaj w funkcji mamy pierwiastek, a sądzę, że pamiętacie, że pierwiastek drugiego stopnia możemy wyłączyć tylko z liczb nieujemnych. Czyli na przykład możemy sobie policzyć pierwiastek z 4, no bo czwórka będzie dodatnia, bo jest to równe 2. Można policzyć sobie pierwiastek z 0, bo jest to 0, ale nie policzymy pierwiastka drugiego stopnia z minus czwórki. Czyli to oznacza, że my musimy zadbać o to, aby pod tym pierwiastkiem nie było liczby ujemnej, a inaczej mówiąc, żeby była albo liczba dodatnia, albo równa 0. Czyli to, co jest pod pierwiastkiem, my byśmy chcieli, żeby było albo większe od 0, czyli dodatnie, ewentualnie, żeby było równe 0. I zauważcie, że tutaj już mamy nierówność kwadratową, którą należy rozwiązać. No to lecimy. Czyli tak, mamy taką ładną postać po prawej 0, wszystko uporządkowane, czyli zapiszmy to sobie jako równanie, żeby było nam troszkę prościej liczyć. No i wyznaczamy współczynniki. C to będzie minus 4, no i liczymy delta. Już sobie wzór zapisałam. No i mamy tak, b kwadrat, czyli minus 3 do kwadratu to 9, odjąć 4 razy a razy c, czyli delta to będzie 9, dodać 16, czyli delta jest równa 25. No to skoro delta jest dodatnia, to obliczmy sobie pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 25 jest równy 5. Czyli ponieważ delta jest dodatnia, jest większa od 0, no to będą dwa rozwiązania. Pierwsze obliczymy z takiego wzoru, a drugie, czyli x2, to będzie minus b dodać pierwiastek z delty podzielić przez 2a. Czyli tak, minus b to będzie 3, no bo minus i minus da nam plus, odjąć pierwiastek z delty, czyli 5, przez 2 razy a, czyli 2 razy 1 to 2, czyli mamy minus 2 drugie, czyli minus 1, a tutaj mamy 3 plus 5 przez 2, czyli mamy 8 drugich, a więc 4. No i zaznaczmy sobie to na osi liczbowej, czyli mamy minus 1 oraz czwórkę. Kółeczka będą zamalowane, bo mamy znak większy bądź równy. No i a jest równe 1. Dodatnie, czyli ramiona paraboli są skierowane do góry. To jest część dodatnia. Tutaj mamy ujemną. Nas interesuje to, co będzie większe bądź równe 0. I to będzie nasze rozwiązanie. Czyli x należy od minus nieskończoności do minus 1 w sumie od czwórki do plus nieskończoności. I to właśnie będzie nasza dziedzina tej funkcji. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj także nas interesuje dziedzina, czyli już wiemy, że pod pierwiastkiem tego stopnia drugiego nie może być liczby ujemnej, a więc to, co mamy pod pierwiastkiem, czyli x kwadrat plus 2 pierwiastki z 3x odjąć 24 ma być większe bądź równe 0. Mamy już nierówność kwadratową przygotowaną. Zauważcie, że po prawej stronie mamy 0. Tu mamy zredukowane wyrazy podobne, od najwyższej do najniższej potęgi wyrazy ułożone, czyli możemy sobie zapisać to jako równanie, czyli x kwadrat plus 2 pierwiastki z 3x odjąć 24 równa się 0, no i wyznaczymy deltę, czyli a jest równe 1, b to 2 pierwiastki z 3, a c jest równe minus 24, no to delta, czyli b kwadrat odjąć 4 razy a razy c,
B kwadrat to dwa pierwiastki z 3 do kwadratu. To może gdzieś niżej sobie policzmy tutaj. Dwa pierwiastki z 3 do kwadratu, no to podnosimy i dwójkę, i pierwiastek z 3 do potęgi drugiej. Czyli 2 do kwadratu to 4. Pomiędzy dwójką a pierwiastkiem mamy mnożenie. Pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, czyli otrzymamy 12. No i to jest nasze b kwadrat. Odjąć 4 razy a, czyli razy 1, i razy c, czyli razy minus 24. No to delta to będzie 12 dodać, tak, bo mamy minus, razy plus razy minus, czyli minus razy plus to minus, minus razy minus da nam plusik, no i 4 razy 1 to 4, 4 razy 24 to będzie 96, czyli otrzymamy 108. No to widzimy, że delta jest dodatnia, czyli delta jest większa od zera, no to wyznaczmy sobie od razu pierwiastek z delty, czyli pierwiastek ze 108. No i teraz tak, 108 możemy sobie rozłożyć na 36 razy 3, tak? 36 razy 3 to 108, czyli pierwiastek z 36 to 6, no a ta trójka pod pierwiastkiem zostanie. No i wyznaczamy sobie oba rozwiązania naszego równania, czyli mamy minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a oraz minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Minus b, no to tak, spójrzmy na b. B to 2 pierwiastki z 3, czyli minus b to minus 2 pierwiastki z 3. Odjąć pierwiastek z delty, czyli 6 pierwiastków z 3 przez 2 razy a, a jest równe 1, no to 2 razy 1 to 2. Czyli otrzymamy minus 8 pierwiastków z 3 przez 2, czyli minus 4 pierwiastki z 3. Drugie miejsce, drugie rozwiązanie tego równania, czyli minus 2 pierwiastki z 3 plus 6 pierwiastków z 3 podzielić przez 2, czyli minus 2 plus 6 to 4, czyli mamy 4 pierwiastki z 3 przez 2, 4 na 2 to 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 3. No dobra, no to mamy x1, x2, czyli wracamy do naszej nierówności. Rysujemy sobie oś. Zaznaczymy te miejsca, czyli mamy tak, minus 4 pierwiastki z 3, a drugie to były 2 pierwiastki z 3, tak. Czyli to będzie liczba większa. No i wracamy tak tutaj troszkę wyżej. Jak widzicie, znak to będzie większy bądź równy, czyli kółeczko należy zamalować. Następnie a jest równe 1. Czyli ramiona paraboli są skierowane do góry, no bo a jest dodatnie. Czyli to jest część dodatnia, to jest ujemna. Nas interesuje to, co będzie większe bądź równe 0, czyli ta część oraz ta, czyli nasza dziedzina. To będzie przedział od minus nieskończoności do minus 4 pierwiastków z 3, w sumie od 2 pierwiastków z 3 do plus nieskończoności.